Więc naprawdę dzisiaj myślę, że też zobaczymy kawał dobrego, ofensywnego futsalu. Troszkę zmian w składzie na ten puchar wprowadził trener Hoffman w ekipie z Kartus. Od lat cały czas są dobrze znani, rozpoznawalni, no, wysoka forma na błyskach trawiastych. No tutaj w Stalek Lidze również grają, ale już mamy pierwszą minutę meczu i otwarcie wyniku. Bartłomiej Węsiora zdobywa bramkę dla FC Kartus i mamy 1-0. Czerwiński stracił piłkę i kontra od razu, szybko przesuwają się na połowę rywala gracze z Kartus, ależ teraz umieścił piłkę Sylwester Bielicki pod samą poprzeczkę, uderzył, no. Podopieczny trenera Jakuba Hoffmana. Oczywiście nam nie wypada nie wspomnieć tutaj na temat sponsorów, partnerów tej transmisji. Tradycyjnie, oj, teraz trzecia bramka w wykonaniu drużyny z Kartus, szybka, składna akcja. Analizę strzelców wpisuje się z numerem 6. No i teraz czwarty gol. Takie znakomite podanie i pozycja z zawodnika drużyny FC Kartuzy. A na listę strzelców wpisał się Kacper Paniński. Czerwiński. Czerwiński strzał, ale dobrze ustawiony Kenem Pytka. Jeszcze jedna próba Czerwiński. Oj, tym razem radość publiczności świecił, bo na listę strzelców wpisuje się Bartosz Czerwiński. No i ponownie z piątką będzie Węsiora do boku. No i gol samobójczy w tej sytuacji pada. Niestety Adam Kardas no, chciał wybijać piłkę, ale niestety tak się odbiła, że trafiła na prosto do bramki. Nie. Wracamy już po przerwie na parkiet w Świeciu. Za nami pierwsza część spotkania i szybkie prowadzenie 5-1 FC Kartus. Zobaczymy, jak będzie wyglądała druga odsłona spotkania. No i teraz szansa jest. Bartosz Czerwiński. Trzeci raz próba strzału. Teraz skutecznie zdobywa drugą bramkę dla drużyny Gresty. No i szansa dla Gresty, błąd, ale dobrze, między zupkami. Kontrol, no ale druga próba już skuteczniejsza, a więc trzeci gol dla Gresty. I jeszcze raz ten strzał wpisuje się Bartosz Czerwiński. No i popatrzmy, szansa, Daniel Grot sam aj za daleko sobie piłkę, no i kontra. Rusza kontra Gresty, jest Ernest ma trochę miejsca, odegranie, strzał, jest gol numer 4. Ponownie Piotr Konkol traci bramkę, no chyba czas, aby wrócił minus piłkę Kajetan Pytka. No i kolejny gol FC Kartus. Dobra sytuacja wykorzystana, no w zasadzie błąd i od razu uderzenie. Ależ za podanie i kontra, ładne podanie Olszewski, ma dużo miejsca, Olszewski uderzenie, jest gol! Z łatwością pokonał w tej sytuacji bramkarza FC Kartuzy. Analizę strzelców wpisuje się z numerem 11, Patryk Olszewski. Inca, słupek! No, niewiele zabrakło. Zobaczmy jeszcze raz na powtórce, ależ atomowym uderzeniem Sebastian Hinca tutaj zaimponował. Ale to jest słupek wewnętrzny, tak jak pokazuje Sebastian Hinca, to był gol. Teraz dobrze prowadzi sobie Konkol, sam pędzi na bramkę, uderzenie i jest gol! 38 minuta meczu, gra z numerem 9, Piotr Konkol, przepraszam, Jakub Konkol oczywiście, wpisuje się na listę strzelców. Teraz dobrze, gracze FC Kartus tylko na chwilę, dobre odegranie, szansa, uderzenie, jest bramka! 17. Łukasz Wenerski zdobywa gola numer 6 dla Gresty. No, szacunkowo 40 minuta meczu. Hinca, no i pokonuje jeszcze raz w tym spotkaniu Mateusza Kabałę. Mamy wynik 9-6. I mamy trzy gwizdki odejmujące koniec spotkania. Tym samym w Świeciu drużyna Gresta Espak Sadowska przegrywa 6-9 i odpada z 1:32 halowego Pucharu Polski, gdzie
W 1.16 zmierzą się w następnym meczu zawodnicy ekipy Futsal Kartuzy. Bardzo ciekawe spotkanie, do zobaczenia w hali w Świeciu. 15 goli, no na to kibice zawsze liczą, no i awans drużyny z Kaszub.